witam Was w trzecim Vlogmasie z 5 i 6 grudnia. Słuchajcie kochani, dzisiaj nie będziemy zaczynać od kalendarzy, ale to Was oczywiście nie ominie, ponieważ jutro są Mikołajki. Rodzice mi dali właśnie dzień wcześniej prezenty już, no bo dzisiaj także miałam klasowe Mikołajki, no i wszyscy sobie dawali prezenty. W sumie to chyba wspominałam w ostatnim Vlogmasie, ale zaczniemy od prezentów, które dostałam dzisiaj. Dzisiaj baterię wsadziłem. Zobaczcie, jakie jest efekt tej poduszki. Nos, guziki i serduszko. Epicko to wygląda, mi się podoba strasznie. Słuchajcie, były różne rodzaje tych poduszek w ogóle. Tak, były jakieś tam koty jeszcze, psy i w ogóle reniferki. Dużo bomb. No ale zacznijmy. To są moje to jest mój prezent od rodziców. To są takie spinki. Ja miałam taką spinkę, ale słuchajcie, nie wiem gdzie ona jest, czy mi się w szkole gdzieś zgubiłeś coś, ale po prostu nie mam, ale dobrze, że mam. Co to są za tym? Takie spinki, które się tak wsuwa. Mam takie paznokcie. To są... Tipsy, czy jakoś tak się nazywa? Nie wiem. No one są takie świecące, słuchajcie. Było chyba widać, tak? Dobrze, i mamy taką grę Monopoly, którą ja już ją wcześniej widziałam, tą grę. I to jest takie edycja LOL Surprise. Chciałam kupić normalne, ale nie było, ale już mnie tak kusiło kupić Monopoly, bo zawsze o tym marzyłam, więc... I to był taki właśnie prezent od nas, słuchajcie. No właśnie, potem ja wam powiem, jak to wyglądało. Ja z mamą i z Nikolą byliśmy na zakupach w Biedronce i ona zaczęła tą grę i mówi, o, ona by ją chciała. No to kupiliśmy na Mikołajki, ale ona wiedziała o tej grze. Także taki prezent, o który wiedziała na Mikołajki. Ale to co? Ale to na Mikołajki, słuchajcie, no to. Taka gra tutaj... Ale mamy epicki prezent na święta. Schowany w bagażniku. Wiem, bo byliśmy w galerii i mówią, ja stałam przy bagażniku, a teraz chciał wózek wyciągnąć, co mówił, może... wejść już do galerii lub stań sobie przy mamie. Ale nie wiesz, nie wiesz. Nie, nie wiem. A i tak go niedługo schowam gdzieś indziej. Słuchajcie, to jest takie fajne, że tutaj chyba w tych są pionki. A nie wiem, czy teraz otworzymy? Właśnie chyba nie. Więc słuchajcie, tylko wam pokażę, więc mega to wygląda. Na pewno sobie zagram, bo przy chwilą w sumie tą grę dostałam od rodziców. Dzisiaj nas zmęczyła, winną grę. Pozdrawiam moją mamusię, która to ogląda i chyba słyszała, nie wiem. I tata, teraz tak. I oto jest gra, którą dostałam właśnie na te Mikołajki, już się wymieniali, ja dostałam właśnie taką grę. Wylosowała mnie koleżanka z klasy Kaja. Wyzwania dorośli kontra dzieci. Milionerzy. A słuchaj, ja ostatnio taką grę widzieli, pamiętasz jakbyśmy ostatnio w Biedronce? Ale o Gang Świeżaków. Gang Świeżaków Milionerzy, ciekawe. Rodzina i już to graliśmy, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajne, to jest taka plaża. A powiesz, kto wygrał milion, jak graliśmy? Nie, bo słuchajcie, byliśmy tutaj i tata grał tu i wygrał, ale chyba gdzieś przy tym pytaniu poszedł do komputera, coś tam gadał, bo my, no nie wiem i sobie pisał odpowiedź. I tak miałem jedną do wykorzystania. Taka możliwość, no. I tak miałem jedną do wykorzystania. Ale oszukał, więc nie wygrał miliona. Niestety. Ale słuchajcie, to są prezenty, które dostaliśmy, w sumie ja dostałam. Aj, słuchajcie, tylko ja dostałam prezenty, no ale też moja siostrzyczka dostała prezent, Nela. Możemy teraz pokazać w sumie, co ona dostała. Mam nadzieję, że się uciesz, no bo w sumie jeszcze i tego nie pokazaliśmy. To co, widzimy się za chwilę. Stało, więc widzimy się już u Neli. Słuchajcie, właśnie jesteśmy w korytarzu, Nela przyszła do mnie do pokoju, a my teraz szybciutko idziemy właśnie po prezent i jej to pokażemy. Nie wiem, czy teraz to będzie używała, ale może jej się spodoba. I to jest taki zestaw, ja wam pokażę tutaj, że to są, że to jest taka mata i ogólnie to są takie rzeczy, na pewno się zaciekawi, bo ona lubi sobie oglądać. Ona lubi takie pluszaczki. W ogóle. I mają tutaj chyba kulki. To są mi przyjaciele. Bas. No, nowy przyjaciel, bo ona... Ona w ogóle ma na duszkę, zobaczcie, taki ten i ona uwielbia te swoje... Trzymam. Prawie mi stało. Idziemy. Będziemy jej pokazać. To jest fajne, bo ten Basia będzie starsza. Dzień dobry! Wszystkiego od Mikołaja. Co ty masz? Od Mikołaja. Ale dostałaś prezent. Co dostałaś od Mikołaja, Nela? O! Ale patrzy się, chyba jej się podoba. Fajne, co? I? Super! Zara, tata rozłoży z Nikolą, tak? No. Nela będzie testowała. Sun.
Co się stało? Co ci wyszczeliło? Wyszczeliło. To dobre. Nela, nie wystraszyłaś się? Nie, Nela się śmiała. Nie, już teraz co my tu mamy? Słuchajcie, mam w zestawie kuleczki. Takie coś, które jeszcze trzeba rozwiązać. Takie coś, co będziemy składać i takie coś, które i musimy złożyć właśnie. Kuleczki. Czyli faktycznie się widzimy za chwilę, bo ja to muszę chyba złożyć jednak. Co robisz? No wszędzie wchodzi zawsze do kartonu, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Mamy złożone? Tak, mamy. I teraz kuleczki. Nie, kuleczek nie na razie chyba. Za mało jest, co? No dobra. I? A coś mało tych pluszaków tam jest? No bo jeszcze możemy poprzyczepiać. Trzeba jakiś przyjaciół poprzyczepiać. Ale jej się spodobało, już wiem co. Ten odblask tutaj. Aha. Odblask. Czekajcie, ja się dopiero. Teraz. To jej się podoba właśnie ta naklejka? No, aha, nie, bo to nie. Nie, dobrze, dobrze, bo są napisy tylko na tuszkę. No. Chyba tak, możesz ściągnąć. Tak? No. Nela, jak się podoba? Mi się wydaje, że jej się bardzo podoba. Ale to jest lusterko prawdziwe prawie. Więc słuchajcie, widzimy się teraz przy otwieraniu naszych kalendarzy adwentowych. Więc teraz czas na kalendarze adwentowe. Zaczniemy sobie od słodyczy. I szukamy piątki. I już od razu widzę piąteczkę na górze. Otwieramy, jestem ciekawa, co będzie w kinderku. Ojej, już chyba raz nam się to trafiło. To jest taki dobry Kinder Country. Bardzo go lubię, naprawdę. On jest taki mini, taki fajniusie, naprawdę, bardzo go lubię, naprawdę. Teraz Oreo i piąteczka. Ojej, zawsze mam tu problem. I co wy widzicie? Pomoc? O, jest! Ja bym nigdy nie zobaczyła. Tu jest piątka. Dla ciastkiem Oreo. No, to może Oreo. Co? Co to jest? To chyba spadło. Spadło skądś. No. Może z 24 to spadło, słuchajcie. Tak. Widziałaś, jakie wielkie Oreo będzie w 24? No. Ale pika, ale dobra. I mamy cukiereczkę. Udajemy, że nie widzieliśmy. O, Nela też by chyba chciała Oreo. Idealnie jak słuchajcie, to mini. No i to identycznie smakuje, bo już to chyba raz mieliśmy, więc... W ogóle idealne połączenie, Oreo i Milki. No, herbatki nasze. A też mi dzisiaj sprawdzą herbatkę, ale nie razem mi nie dała. Bardzo... A dzisiaj no musisz, przecież wynajęłaś mnie do nagrywania filmu i co? To chociaż herbatkę mi jakąś no, ale daj. Coś musisz, no bo muszę ci zastąpić, no bo staty mi się przecież... Aha, no dobra. No, no wiem. To może na święta ci staty w kupie. O Jezu, takiego zapachu nie czułam. Jaki tutaj mamy? O, widzisz, apel, jabłko i wanilia. Cynamon. To jest black tea, czarna herbata. Na pewno jabłko i cynamon. Ale dobra może być, nie? Może być dobra. Może być dobra, no patrz, apple and vanilla. Sudanus. Sudanus. Okej, w kota by się zepnął, widziałam to. Okazu próbuję wejść do pudełka. A nie, tam sznureczek był teraz drobowy. Dobra, i otwieramy teraz ten kalendarz, ostatni. I szukamy piąteczki. Okej, nie lubię tego otwierania, no ale jakoś musimy to otworzyć. Jest! Ojej. Jak? O, zrobimy tak. Jest! W końcu! Uuu. Ojej,
Co to jest? Czekaj, bo nie mam. O ja! Jest! Błyszczyk? Jest! Mamy! To by się mama znała na tym. A tu nie jest zapisane? Piąteczka. Aha, dobra. Coś aj, coś do oczu, ale co to jest? Ej, to jest do powiek chyba. To się mamy zrobić. Nie hejtujcie się, tata się nie zna. Słuchajcie. Ale mi się wydaje, no słuchajcie, nie wiem, no. Gdzieś tam kiedyś widziałem, jak tam... Gdzieś tam twoja mama sobie coś tam tak, wiesz, machała nad oczami. To tak wygląda mniej więcej podobnie, no. Słuchajcie. Niech ci będzie. Niech to będzie, że to będzie coś do oczu, ale to tata mówił jakby, co? Więc słuchajcie, to są wszystkie nasze kalendarze. A my chyba się już widzimy na drugi dzień, bo jest dosyć późno. Więc widzimy się już rano. Hejka kochani, jutro chciałam ze szkoły. Szkoła była naprawdę bardzo fajnie, bo musiałam się ubrać na czerwono, już wam w sumie pokazywałam. Ubrałam takiego reniferka. No i robiliśmy, byliśmy chyba najwyższą klasą, która jest ubrana na czerwono, więc wygraliśmy taki bilet, że właśnie chyba przez tydzień lub przez tam ileś dni nie będziemy musieli odpowiadać na odpowiedzi i w ogóle, więc naprawdę bardzo fajnie. A my sobie teraz zaczniemy otwierać kalendarza. Mam tego pod ręką, więc sobie go otworzymy. Szukam szóstki, bo dzisiaj Mikołajki. A kochani, życzę wam wesołych Mikołajków. Pozdrawiam was. O, widzę szóstkę, tu jest. Okej. Otwieramy. O, ja tak myślałam, że tutaj właśnie będzie ten reniferek. Pierwszy raz go dzisiaj trafiłam. O, ja dzisiaj jestem reniferkiem. Więc pierwszy raz go mamy, tak w szóstce. Wszystkie już rzeczy stąd mieliśmy chyba, więc... No, coś tam się jeszcze pewnie powtórzy na pewno, ale teraz mamy kalendarz Oreo i szuteczki szukamy. Szukamy... O, jest! O Jezu, jakie duże! Co to może być? To jest bardzo duże. O ja, Oreo! Pierwszy raz mi się trafiło Oreo, ale to jest takie mini, słuchajcie. Ale fajnie. Ja myślałam, że taka duża, albo ten wafelek będzie, co chyba w jedynce, albo właśnie Oreo. Ale fajnie naprawdę. Dzisiaj to mam fajniutkie rzeczy, Mikołajki. Otwieramy z herbatkami szósty. Proszę, mam tutaj z wyciągnięciem. Odkładamy i mamy białą herbatę. Blueberry and... coś tam flowers. Blueberry to chyba jagody. Chyba te. No. I... and that's flowers. Coś tam kwiaty chyba. Jakieś kwiatowe coś pewnie. Dobra. Jest. Mamy to. Jestem ciekawa. Ostatnio miałam czarną i była naprawdę... Dobra. I teraz mamy białą, więc... Bardzo mi smakują ogólnie te herbatki tego kalendarza, bo ogólnie są bardzo dobre. I teraz ostatni nasz kalendarz. Jest! Ja od razu dzisiaj widzę szóstkę. Dobra, otwieramy. Ja. Ciekawe co będzie. Bo nie mam żadnego pojęcia. Jest! Mamy to. O ja, mamy pędzelek. Ja właśnie myślałam, że właśnie gdzieś tutaj też pewnie będą pędzelki. O, gdzieś najpierw powinni dawać te pędzelki, żeby już sobie... no bo moja mama też przyczyna, to zawsze palcem sobie nakładam, a ten pędzelek się oczywiście przyda. No tego tu brakowało, słuchajcie. On przyszedł na pędzelek. Nie? Kiś. On lubi tak, tak, on się będzie, pudrował się będzie. Więc kochani, to są rzeczy, które mi się dzisiaj trafiły. Zobaczcie, są naprawdę bardzo fajne, bo Mikołajki, no to się właśnie spodziewałam, że będą fajniutkie rzeczy. I słuchajcie, ten reniferek właśnie się trafił w 6 i są dwa wesołe, no się trafił 24, więc wiem pewnie co tam będzie. No bo są dwa w tym kalendarzu, więc... Więc kochani, dobiega już powoli koniec naszego odcineczka. Już możecie czekać na kolejnego vlogmasa, który się pojawi w poniedziałek o 15:30. Jeśli wam się podobają te vlogmasy, zostawcie łapeczki w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. Wpadajcie na mojego Instagrama i na TikToka. A ja się z wami żegnam, kochani. Popatki!